tyle łez, że oczy ma już suche. Chciała, by przyszedł do niej i okazał skruchę. Dla niego to zbyt trudne, na bok odstawić dumę. Może nie chce, może nie umie, może zna, który jest chujem. W kółko powtarzał jej, że to, co do niej czuje, jest bardzo silne, że nie ma słów, by to opisać. Ona nie odpuści, on do błędu się nie przyzna i może dlatego żyją osobno dzisiaj. I kto ma wyciągnąć tu pierwszy dłoń? I kto z nich popełnia największy błąd? Nie lepiej omówić to, na spokojnie siąść, niż w dziecinną grę bezsensownie brnąć. Ona nie odpuści, on do błędu się nie przyzna. Ma typowa kobieta, on typowy mężczyzna. Oboje mają charakter, trzeba to przyznać, bo mimo bólu nikt nie chce tego zatrzymać. Wolą tak sami nawzajem się zabijać. Każdy z nich tą historię znajomym przewija. I teraz zastanów się, kogo stronę byś trzymał. On słucha ziomków, koleżanek, słucha dziewczyna. I kogo słuchać, doradców czy serca? Walczyć o miłość czy po prostu przestać podniecać ogień, który tli się tam gdzieś w nas? Czy pierdolić to i szukać gdzie indziej szczęścia? Często jest tak, że ktoś nie wytrzyma napięcia, nie ma już siły, coś w nim pęka. Wyrzuca pamiątki i targa zdjęcia. Postanawia w końcu cierpienie przerwać, a drugie mądrzeje i wyciąga rękę. Lecz przez to pierwsze jest już odepchnięte. Nie zapomnij o ustępstwie, walce o szczęście. Czasem kilka chwil za dużo i wszystko jebnie. Twojego nie może być najważniejsze. Liczy się wasze, a nie twoje szczęście. Nie zapomnij o ustępstwie, walce o szczęście. Czasem kilka sekund i wszystko jebnie. Wolisz być sami, zabijać się smutkiem? Czy wolisz być z kimś i cieszyć się jutrem? Związki stawiają przed nami przeszkody trudne i trzeba pokonywać je tutaj wspólnie. I kto ma wyciągnąć tu pierwszy dłoń? I kto z nich popełnia największy błąd? Nie lepiej omówić to, na spokojnie siąść, niż w dziecinną grę bezsensownie brnąć. I kogo słuchać? Powiedz doradców czy serca? Walczyć o miłość czy po prostu przestać podniecać ogień, który tli się tam gdzieś w nas? Czy pierdolić to i szukać gdzie indziej szczęścia?